Salon Polityczny. Renata Wizman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Władysław Kondratowicz z Ministerstwa Transportu i Komunikacji, radny rejonu wileńskiego od AWPL. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. I bardzo serdecznie dziękuję za kwiatek. Jak miło. Za co, panie Renata. Nie jeden kamień z rana ma taką okazję pozdrawiać wszystkich ze Świętą Kobiet. Ja też chcę skorzystać z tej okazji i wszystkich kobiet wileńszczyzny pozdrowić z takim pięknym. No, pogoda naprawdę zawiodła, ale nadasz też potrzebny. Dziękuję bardzo. Nie będzie ograniczenia mocy samochodu dla początkujących kierowców. To dobra wiadomość. Ja myślę, że to można rozważyć, ale naprawdę, żeby robić jakieś ograniczenia, trzeba mieć do tego podstawę. W Ministerstwie Transportu i Komunikacji specjaliści podkreślają, że nie było żadnych badań na to, czy takie samochody, które jest, było próbowane zabronić, czy dają jakiekolwiek negatywne sytuacje na drogach i naprawdę analizowaliśmy statystykę i pokazuje, że to nie wydziela się, że tam przecież młodzi kierowcy robiliby więcej przekroczeń, czy wypadków drogowych byłoby z tym związane i dlatego my przyjęli tę decyzję. Jest jasne, że dla tych młodych kierowców jest dodatkowo już przyjęta, już rok działa i więcej, drugie ograniczenie. No, przypomnijmy, jakie to są ograniczenia. To znaczy, w ciągu 2 lat po otrzymaniu prawa jazdy kierowca ma prędkość na drogach do 70 ograniczona, a na automagistrali do 90 km na godzinę. Naprawdę wiemy o tym 0 promilu. 0 promil to znaczy żadnego alkoholu. Nie ma prawa wypić kierowca, młody kierowca. I naprawdę też bardzo ważne, że w tym wypadku, kiedy będzie naruszona jakakolwiek część prawidłów, trzeba będzie po prostu ponownie przyznawać... Czyli większe są kary dla początkujących kierowców za przekroczenie jakiejś... Podobne kary, to jest podobne kary, ale znaczy popaść jeszcze dodatkowo, pokształcić się, możliwość jest na dużo większa. Nawet... Czy to prawda, że styczeń był wyjątkowo bezpiecznym miesiącem, jeżeli chodzi o wypadki na drogach? Ja bym powiedział nawet i styczeń, i luty. Styczeń i luty, jasno, tam pogody nie było, może dużo lodu, dużo śniegu, ale naprawdę, jeżeli wziąć i porównać z 2015 rokiem, to zginęło na drogach, i co to bardzo cieszy, prawie na 40% ludzi, to na 17 to jest liczba dobra, ale na pewno wiemy, że jesień najczęściej, kiedy przychodzi ta zmrok ten i ludzie tylko zaczynają przyzwyczaić się do takiej sytuacji, to najwięcej jest tych wypadków. Ale mamy nadzieję, że ta tendencja wytrzyma się do końca roku i pozwoli nam przybliżyć się do tej środkowej europejskiej, bo mieliśmy w 2015 roku na 1 milion ludzi 80 zginęła na drogach ludzi, to nie jest może najgorszy, ale nie jest najlepszy rezultat w Europie i mamy nadzieję, że ten środkowy 50 i mniej osiągniemy za parę lat. Dużo dla tego, co robi się. Czyli średnia Unii Europejskiej to jest 50 wypadków śmiertelnych na drogach, tak? Mniej więcej to tak podobnie jest w Austrii, ale najlepiej to w Szwecji. A jak my wypadamy, jeżeli chodzi o kierowców na podwójnym gazie? Rośnie liczba takich kierowców, czy nie? Czy ale jakie są tendencje? Tendencje, jeżeli znów zwrócić się do statystyki i porównować ostatnie 3 lata, na przykład te 2 miesiące, styczeń i luty, to widzimy, że te wypadki, które były zrobione po winie tych kierowców, które są pod gazem, to zmniejszy się. To znaczy, mam nadzieję, że zmniejszy się, ale trzeba zrozumieć, że alkohol i kierowcy to przychodzą z... No, to taka sytuacja jest na Litwie. To nie tylko nie wystarczy dobrze kontrolować, jak oni jeżdżą, czy pod gazem, czy nie pod gazem, ale musi być cała państwowa polityka skierowana na prewencję używania alkoholu. No ale są jakieś najnowsze statystyki, ile zatrzymano osób, czy to jest więcej, czy mniej w porównaniu z poprzednim okresem? Na przykład, jeżeli my weźmiemy w 2014 roku, w ciągu 2 miesięcy, styczeń, luty, po winie pijanych kierowców było 47 wypadków, w 2015 roku to już było 31, a w tym roku już 20. 8 mamy. No to nie jest duże takie posunięcie, ale jest mniej. Ale spadkowe jest. Ale spadkowe, ta tendencja jest i naprawdę jednym z głównych warunków, która pozwala zmniejszyć tę ilość, to jest kontrola i odpowiedzialność, poniesienie kary za jazdę pod gazem. Tak. Czy już czas na zmianę opon na wiosenne, jak pan sądzi?
Ja myślę, że wszystkiego tu może być. Ja pamiętam 13 rok, kiedy śnieg w środku kwietnia jeszcze był. Bo kwiecień, plecień. Tak, i Ministerstwa Komunikacji czy Transportu i Infrastruktury przyjmował decyzję razem z policją o przedłużeniu okresu, kiedy można korzystać z tej zmowy opony. Ja myślę, że... A to było tylko jednorazowe przedłużenie okresu, tak, czy na... Było jednorazowe. Było jednorazowe, naprawdę wiemy, że do 15 kwietnia można tylko korzystać znaczy opony. Z tych zimowych opon. Z tych zimowych opon, tak. Ale minister, bo wtedy przyjęli decyzję z ministrem spraw wewnętrznych. Czyli jeszcze trochę zaczekajmy ze zmianą. Chociaż ja myślę, że tak. Tak ja wygląda, myślę, że już wiosna przyszła. Ale wiesz, 4 stopnie z rana, to coś różnie może być. Zero może być i lot teraz może być wszystkiego. Ja myślę, a kiedy pociągiem pojedziemy do Polski, proszę powiedzieć? Tak, pociągiem do Polski to taka aktualna tema, która teraz jest na w pracy i naszego ministerstwa, i Ministerstwa Infrastruktury Polskiej, bo jedna sprawa, że my już skończyli rekonstrukcję odcinka od granicy Polski do Kowna. Polska strona naprawdę jeszcze zamierza od Białegostoku do Suwałek, ale jest możliwość już teraz jechać. Idą prace przygotowawcze, to znaczy potrzebne zobaczyć jaki harmonogram ze strony polskiej, ze strony litewskiej. Otrzymaliśmy niedawno list od Ministerstwa Infrastruktury, gdzie proponuje się dołączyć czy przedłużyć pociąg zwany Hańcza, który przybywa do Białegostoku już dzisiaj do Suwałk, to rozmawiamy jaka możliwość, bo chcecie, żeby od razu jechał pociąg na tych nowych torach europejskich, dlatego potrzebna i lokomotywa, która europejska ma europejski standard, rozmawiamy o wynajęciu i koleje litewskie też prowadzą już przetargi o zakupu tego lokomotywy, tych wagonów. Tu jest taka praca terminowa, ale jeżeli wszystko dobrze uda się, to taki pociąg, który jechałby sobota, niedziela z Białegostoku do Kowna i z Kowna do Białegostoku, mamy, że w końcu czerwca już ruszy. Tego roku, tak. Chcecie, żeby to byłoby jak najwięcej wygodnie dla pasażerów. A wiadomo, z jaką szybkością taki pociąg pojedzie? Będzie tak jak przed wojną, czy trochę szybciej? Jak przed wojną, póki co nie uda tak prędko, bo na przykład jak przed wojną jechał trochę prościej przez Grodno, nie? Teraz u nas jest przez Suwałkę, ale może dobrze, że ale mamy 21 wiek, szybkość, bo pociągi nabierają takie szybkości, rozwijają. Tak jak mówiłam, że z naszej strony ta prędkość będzie zwiększać się co roku, bo na odcinku Rybalskie jeszcze została nie wdrożona może sygnalizacja nowoczesna, która będzie z nowym wnioskiem jest teraz czekana i jest złożona do Europejskiej Komisji i po zatwierdzeniu będzie projektowana i to pozwoli zwiększyć prędkość miejscami do 160 km na godzinę, a strona polska, jak obiecuję, jak teraz otrzymaliśmy jeszcze raz potwierdzenie nowego rządu, że Via Baltica, jak i Rail Baltica jest priorytetowymi obiektami i do 20 roku i 21 roku ten odcinek do Białegostoku od polskiej-litewskiej granicy też będzie zrekonstruowany. To mówimy teraz o Via Baltica. Ria Baltica. Ale to koleje. Ale to jedzie i tak, i tak. Aha. Czyli nowe władze w Polsce dużo uwagi udzielają tym projektom, tak? Naprawdę mieliśmy spotkanie 3 marca w Ministerstwie Transportu i Infrastruktury i minister pan Adamczyk zatwierdził, że Via Baltica i Rail Baltica jest priorytetowymi projektami. I to naprawdę tak. Widzę, że nowy rząd podtrzymuje ta polityka rozwoju wschodniej części Polski, a to bliżej do nas. I nam też to jest bardzo trzymamy dobrze. Kciuki. Tak. A co z przewoźnikami? Jakie problemy teraz mają przewoźnicy w związku z Rosją, z nowymi prawidłami jakimiś, bo to były problemy dla Polaków? No tak, te problemy jeszcze są, bo Rosja zrobiła, czy wydała Ministerstwo Transportu taki rozkaz, który wprowadza taka pojęcie
rachunek trzecich państw. Jak wiemy, po wstąpieniu wszystkich, nie wszystkich, Litwy, Polski do Unii Europejskiej, rynek przewozu ładunków zrobił się jedyny. I teraz dla Rosji to nie jest może bardzo zrozumiale i ona traktuje przewóz tych ładunków z jednego państwa do drugiego jak międzynarodowy, chociaż u nas jest wewnętrzny rynek i nie potrzebuje dodatkowych jakich pozwoleń. I w tym wypadku, kiedy na przykład konsoliduje się ładunek w Litwie z państw europejskich, Rosja potrzebuje pozwoleń trzecich państw, chociaż my traktujemy, że to wystarczy pozwolenie państw między Rosją i Litwą. I tu cała idzie dyskusja. Póki co nam udało się to zinicjować ze strony rosyjską i na wiele ja wiem, otrzymuję ta informacja. Nie ma takich dużych problemów, przyjeżdżamy, ale cały czas strona rosyjska potrzebuje nawet tego, czego nie ma w ustawie samego państwa rosyjskiego, czy w rozkazu ministra, to prosi dodatkowe warunki stawia. Ja myślę, to no, zresztą jest tak, zawsze coś się zmienia się, zawsze coś się trzeba udowadniać i te problemy, zdaje się, już przeszli, ale oni zaczynają. Za to i ta pozycja twarda Polski, która no, naprawdę jest państwa, z której bardzo ciężko obejść Rosję, bo wszystkie drogi, no, prawie wszystkie drogi do Europy prowadzą przez Polskę i ta pozycja, ona trzyma bardzo twardo i potrzebuje zmiany ustawy, chociaż i rosyjska strona potrzebuje niektóre zmiany w prawie polskim, to w przekroczeniu tirów na stronę polską, która by pozwalała tankować pełne baki, nie, tego paliwa, to tam jeszcze wszystko na wszędzie, jak ja zrozumiałam. A jak to może wpływać na naszych przewoźników? Może już trochę tak wpłynęło, no, nie będę mówić, że tam cieszyć się czy co, ale to zwiększyło ilość czy potoki tych ładunków przez Litwę, to faktycznie Litwa jak taki hub logistyczny wykorzystuje się i na przykład tiry polskie jadą do Litwy, przeładowują się na magazynach litewskich, a już stąd i rosyjskie, czy białoruskie wiozą dalej. Chociaż jasne, Polska wydała więcej pozwoleń dla białoruskiej strony, żeby oni mogli wywozić, bo produkcja, jasne, że duża część produkcji Polski też eksportuje się do Rosji, jak i Rosja też potrzebuje tej produkcji i też potrzebuje Rosja przyjazdu do Europy. Ale tu mamy problem jeszcze, no nie problem, może Rosja ma taki problem z Ukrainą, nie? Że przejazd przez Ukrainę też jest taki ograniczony różnymi sposobami, tam nie wiem jak tam, gdzie prawnie, gdzie nieprawnie, ale tam jest też zatrudniony ten przejazd i z Turcją Rosja ma problemy, tak co sytuacja taka, no może dla Rosji jest taka trochę może dramatyczna, nie? I ona próbuje rozwiązać to i mam na myśli, że w kwietniu już zobaczymy, jak to wszystko zmieni się. Wiem, że już zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Transportu Rosji zmiana ustawy, czy przepraszam, zmiana warunków tak przewozu i to ja myślę to, co prosiła strona polska. No to widać, że dyskusja, dialogu idzie i to cieszę. I Polska ma argumenty, które przekonują. Polska ma argumenty, które tak przekonują. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za wizytę w naszym radiu. No, przypomnę, że naszym gościem był Władysław Kondratowicz z Ministerstwa Transportu i Komunikacji, radny rejonu wileńskiego. Radio z nad Wilnem.